Ja będę dzieliła się w prezentacji swoimi obserwacjami. Nie czuję, że jestem w stanie przedstawić wszystkie możliwe perspektywy. Będę mówiła o tym, co ja widzę. Towarzyszy mi takie podejście beginner's mind. Ja przez wiele lat pracowałam raczej w obszarze budowania społeczności, spółdzielczości i bardziej przy organicznej żywności i rolnictwie niż transporcie, wobec czego wejście w te tematy jest dla mnie ciekawe, ponieważ wydaje mi się, że widzę, mam świeże oko, więc chciałam podzielić się kilkoma działaniami, obserwacjami przy pracy właśnie nad kampanią odnośnie strefy czystego transportu w Warszawie. To będzie krótka prezentacja, obiecuję. Gdyż jak coś prezentuję, to raczej idę szybko. Dobrze, więc. Nie wiem, czy widać teraz? Widać, dobra. Więc ja jestem koordynatorką Clean Cities Campaign w Polsce i naszymi celami jest rzeczywiście wspieranie tworzenia w Polsce stref czystego transportu. O tym, czym jest strefa czystego transportu, prawdopodobnie wszystkie osoby zainteresowane tutaj wiedzą. Wspomnę tylko o tym, że obszar, który ona będzie obejmować i zasady są decyzją polityczną i w przypadku polskich miast są to decyzje radnych miasta. I oczywiście to jest o tyle kluczowe, że radni miasta mają swoich wyborców, wobec czego jest to stricte decyzja polityczna. Dlaczego miasta wprowadzają strefy czystego transportu? Oczywiście są to regulacje i zobowiązania krajowe i międzynarodowe. Te bardziej świadome miasta działają na rzecz właśnie poprawy jakości powietrza, co będzie się przekładało na zdrowie mieszkańców. I jeszcze, jeśli podejdziemy do kolejnego poziomu działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, chociaż one też, czy ten argument w ogóle się pojawia, zależy bardzo mocno od dojrzałości czy świadomości społeczeństwa. W Polsce ten argument pojawia się rzadko. I teraz chciałam pokazać kilka głosów mieszkańców biznesu w sprawie stref czystego transportu, na które napotkałam się podczas pracy przy tej kampanii. I oczywiście większość społeczeństwa milczy, bo albo nie wie o temacie, albo nie ma na nią czasu, jest wszystko jedno, wobec czego mamy teraz najgłośniejsze grupy, będą miały największy wpływ oczywiście na to, jak będzie tworzony komunikacja, czyli opinia społeczna będzie kształtowana i jak wpłynie to na decyzje polityczne. Argumenty zwolenników, zwolenniczek, to zdjęcie z naszej akcji, tutaj wiele osób obecnych na tym webinarze miało miejsce, to są to oczywiście argumenty zdrowotne i tu rzeczywiście staramy się odnieść do argumentów prozdrowotnych i przede wszystkim zdrowia dzieci, co było już wspomniane. Też mówimy tutaj nie tylko o czystym powietrzu, ale również o alternatywnych środkach transportu i sprawiedliwości w dostępie do przestrzeni. Więc to jest ten argument zwolenników, który się często pojawia i nie ukrywam, że jest to częściej jednak argument zwolenniczek niż zwolenników. Tak sformułowałam się takie pojęcie, że jednak STT wygląda na to, że jest bardziej kobietą w praktyce. Dlaczego mówimy o tej kwestii zanieczyszczeń zdrowia? No to oczywiście panowie wcześniej przedstawiali te dane. Ja oczywiście jako osoba pracująca w obszarze kampanijnym, zawsze kiedy są naukowcy na sali, to trochę się obawiam, że spłaszczam temat, mówię zbyt ogólnie i generalizuję, ale takie trochę tego wymaga czasem język kampanii. Natomiast tutaj się pokazuje stronę IC Global, to jest Instytut Globalnego Zdrowia, który ma siedzibę w Barcelonie. Tutaj pokazuje, jak Warszawa, na jakim jest miejscu miasta, jeśli chodzi o zanieczyszczenia powietrza. I tu jest od końca, 24 miejsce, tu jak patrzymy na dwutlenek azotu, no to jesteśmy od końca na prawie 900 miast. Więc widzimy, że problem zanieczyszczenia powietrza z pochodzenia transportu jest duży. Niestety w Warszawie i w ogóle w Polsce, przez to, że jak Państwo prawdopodobnie wiedzą, no jest to dość oczywiste, przez to, że mamy już dużą wiedzę na temat zanieczyszczeń z pyłami, dwutlenek azotu nie przebija się, ta wiedza o jego szkodliwości się nie przebija. I tutaj już też
Panowie wcześniej przedstawiali tę szkodliwość i wpływ na zdrowie i umieralność. Ja bardzo lubię tę statystykę, która pokazuje, ile żyć mogłoby być uratowanych, gdyby wytyczne WHO zostały spełnione. Więc oczywiście ten argument zdrowotny jest bardzo silny. Moja obserwacja jest taka, że on się cały czas nie przebija wystarczająco mocno w argumentacji przy wprowadzeniu stref czystego transportu, że on schodzi na dalszy plan. Teraz chciałam pokazać jeszcze kilka głosów przeciwników stref czystego transportu, dla których jednym z głównych argumentów jest to, że strefy czystego transportu nic nie zmienią, jeśli chodzi o jakość powietrza, bo to przecież smog z kominów zanieczyszcza, więc nie ma sensu tego wprowadzać. Jest to rzeczywiście pojawiający się bardzo często argument. Oczywiście argument za ograniczeniem wolności oraz, że jest wymysłem osób bogatych, zamożnych, ponieważ łączy się, czy kojarzy się strefy czystego transportu ze strefami tylko dla samochodów elektrycznych. I kolejny argument jest o tym, że takie strefy uderzą w biznes i spowodują stagnację lokalnych biznesów. Więc przedstawiłam główne linie osób, które wspierają i przeciwników. Oczywiście większość zwykle milczy w tym temacie, ale to między tymi dwoma grupami, to te dwie grupy tak naprawdę kształtują, mają wpływ na debatę publiczną, jeśli... No to jak teraz, biorąc pod uwagę to, jak teraz kształtuje się debatę publiczną, czyli przez media społecznościowe i komunikaty prasowe, tak? Więc one też tworzą rzeczywistość społeczną. Tutaj szybko się odniosę do tego, że my też w Clean Cities adresujemy temat sprawiedliwości społecznej, bo gdyż zdajemy sobie sprawę, że strefy czystego transportu nieodłącznie wraz z wyłączeniem najbardziej zanieczyszczających pojazdów wyłączą z możliwości ich użytkowania jakiejś grupy społecznej. Dlatego tutaj powołujemy się na najlepsze praktyki, między innymi też z Londynu, czyli kredyty mobilności w zamian za złomowanie samochodów starych, które nie spełniają norm, na różnego rodzaju dopłaty do alternatywnych środków wobec samochodów indywidualnych, na zwiększenie dostępności transportu publicznego. I tutaj to nie chodzi tylko o ceny, akurat w Polsce to nie jest kwestia ceny, co bardziej jakości usług. I też wspominamy o hubach współdzielonej mobilności i społecznym leasingu pojazdów elektrycznych, bo tak tylko szybko. Wniosek jednak jest taki, że oczywiście STT musi być tylko jednym z narzędzi zmieniających politykę transportową miasta. I chciałam jeszcze tutaj odnieść się do kwestii często też podnoszonych przez przeciwników, że to STT, czyli strefy czystego transportu, low emission zone, mogą uderzyć w biznes. No i z tego, co obserwujemy, duże firmy i tak już mają strategię ESG, czy zrównoważonego transportu, i one zmieniają floty i przystosowują się do takich zmian, więc strefy czystego transportu, takie jak proponowane są w tym momencie w polskich miastach, i tak nie są adekwatnie progresywne do tego, co planuje biznes. Natomiast lokalne firmy, ich opinia bardzo mocno jest powiązana po prostu z opinią właścicieli danej firmy. Tu również mamy raporty w Clean Cities, które pokazują, że tam, gdzie sprowadzono strefy czystego transportu i rozwiązania wspierające turystykę pieszą i rowerową, tak naprawdę obrót, jeśli chodzi o obrót w lokalnym w sektorze retail, czyli sprzedaży, się zwiększa. Też mamy obserwacje i wyniki raportu, które wskazują na to, że bardzo często właściciele małych biznesów przeszacowują ilość, niewłaściwie oszacowują ilość osób, które przyjeżdża do nich samochodem, bo tak naprawdę dużo, dużo mniej osób przyjeżdża samochodem, niż się właścicielom biznesów wydaje. I dlatego my też w Warszawie zorganizowaliśmy taki list poparcia lokalnych biznesów wspierających wprowadzenie strefy czystego transportu i zmiany w ogóle w myśleniu o tym, o polityce transportowej. I chyba podsumowując moje wystąpienie, chciałam zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze właśnie, że argumenty zdrowotne nie są wystarczająco brane pod uwagę przy konsultacjach społecznych i przemówieniu o strefie czystego transportu. Dane, jak dzisiaj wcześniej widzieliśmy, są dostępne, ale są one niewystarczająco przystępne dla użytkowników. Choćby dlatego, że to jest skomplikowane, bo tak, tlenki azotu, ich koncentracja
zmienia się w zależności od odległości od głównych arterii, tak? Jest to, jak i ten sam gaz jest to mniej uchwytny, te dane są mniej uchwytne i cały czas bardzo łatwo i niestety cały czas mieszany jest smog z niskiej emisji z zanieczyszczeniami transportowymi i brakuje nam tych prostych, łatwych danych, które można by zakomunikować i po prostu miasta nie używają wystarczająco mocno tej argumentacji. Oraz zauważyłam również, że kojarzenie stref czystego transportu z elektryfikacją transportu i wprowadzanie narracji, zbyt szybkie wprowadzenie narracji, że strefy czystego transportu mają doprowadzić do zeroemisyjnej strefy, działa niekorzystnie na percepcję społeczną, gdyż znowu tutaj wchodzi element klasowy i tego, że jednak polskie społeczeństwo, które czy w większym stopniu porusza się samochodami używanymi, kupionymi, sprowadzonymi z zachodu, jest jeszcze niewystarczająco zamożny i to budzi niechęć. Więc to są takie moje obserwacje i tym chciałam zakończyć moją krótką prezentację i dziękuję za uwagę.